Państwa, dzisiaj idziemy na, jak to różnie Nowochucjanie nazywają, oczko, staw, jeziorko wodne. A z nami jest pani Beata, którą razem będziemy dzisiaj, prawda, podziwiać to cudo natury. I zmierzamy powolnym krokiem, uważając na podmokły i na niebezpieczny teren. Jak Państwo widzą, wiatr porusza szuwarami, wygrywając na nich piękną melodię walca wiedeńskiego. Przypomina nam to scenę z filmu Noce i Dnie. Ale już mamy na widoku i mewy, i cudowne lilie. Proszę bardzo. Lilie zakwitły na całym jeziorze. No, proszę zobaczyć. No ale ma pani piękne zdjęcie. Ale pada do wody. Nie padnie pani. Stanie pani tu i na pewno pani nie wpadnie. Nie, nie idę. Zapraszam. Proszę sobie czaskać zdjęcia. Tylko proszę nie iść brzegiem, bo niech pani zobaczy. Widzi pani, co się dzieje? Niech pani zobaczy. Tam dalej są cudowne ujęcia, tylko proszę uważać na wodę. Idziemy z panią Beatką. Ja panią Beatkę jednak może poproszę, żeby przeskoczyła. Dalej, duży krok zrobić. No, duży krok. Tak, teraz. O. I śmiało, śmiało, zdecydowanie. Nie śmiało, zdecydowanie. Nie, ale pani Beato, jest cudowne miejsce do zrobienia zdjątka jeszcze. Jeszcze? No, pewnie, pani Beato. I znowu się tam utopię? Jest piękny, piękny. To ja idę na końcu. Nie, nie, pani idzie pierwsza. Nie, nie, bo pan tutaj będzie, będę patrzeć, gdzie pani, pan stawia nogi. Jakby pani stanęła ciut dalej, tu koło mnie, śmiało. Dalej nie, tylko tu, dobra? Tu, no. I tu ma pani widok, ja. Powoli. O, żebyśmy zaraz obydwoje. Nie, 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 nie. O. Teraz. Będą dwa monocykle za policją, które będą otwierać korowód. Następnie będziemy mieć transparent i dwie flagi. Idziemy jedną szerokością jednej drogi. Dobrze? I wesoło, z uśmiechem. Machajcie do ludzi. Absolutnie nie musicie być sztywni. Jak ktoś was pozdrawia, pozdrawiajcie w ogóle. Cieszmy się wszyscy światem. Korowód nowochucki organizujemy już po raz trzeci. W tym roku jest on wyjątkowy, ponieważ odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty. Z tej okazji do korowodu dołączyło kolejnych 18 postaci. W ten sposób jest już w nim 50 osób związanych z historią Nowej Huty i terenów, na których powstała.